Cześć, witam Cię na kanale Ulf Expedition, mam na imię Kacper i właśnie zaczynamy naszą przygodę z drabiną wałbrzyską. Jest to pętla wokół Wałbrzycha, ma prawie 80 km długości, prawie 4000 metrów przewyższenia i obejmuje 37 szczytów. Startujemy z miejscowości Boguszów Gorce, skąd będziemy wchodzić na Dzikowiec Wielki i Dzikowiec Mały. Na początku naszej wędrówki idziemy również z tym ciekawym szlakiem, który jest w barwach rastafariańskich, chociaż akurat w tym przypadku nie do końca. Został on wyznaczony na 50-lecie połączenia Boguszowa, Gorc i Kuźnicy w jedno. No i wyznaczono pętlę 50-kilometrową właśnie tutaj po gminie. Szlak drabiny nie wchodzi na szczyt, tylko mamy tutaj odbicie 100 metrów na Dzikowiec Mały. Dzikowiec Mały zdobyty. Pierwszy szczyt z drabiny za nami. Ale kochani, on się nie liczy do drabiny. To jest szczyt zero. Aha, no to szczyt rozgrzewkowy w takim razie, ale bardzo sympatyczny. Widoki już mamy. Dobrze, że pogoda trochę dopisuje. Nie pada przynajmniej. Więc co nieco widzimy. To za nami rzut na dolinkę. Tak, i Chełmiec. I Chełmiec, na którym już byliśmy. W tym roku. Tak, i będziemy ponownie. Zeszliśmy już z Dzikowca Małego i wróciliśmy na szlak zielony i powoli wspinamy się na Dzikowiec Wielki. Po drodze będziemy jeszcze mijać punkt widokowy Łyse Drzewo, więc zobaczymy, jakie będziemy mieli widoki. Mamy to pierwszy szczebel naszej drabiny wałbrzyskiej, Łyse Drzewo, skąd widzimy panoramę na Boguszów Gorce, skąd rano ruszaliśmy. Za nim widać kopułę Chełmca, obok Mały Chełmiec, Mniszek i za nim Trójgarb. Piękne góry wałbrzyskie. Dotarliśmy, drugi szczebelek, Dzikowiec Wielki. Jak widzicie, jest tu też opisany ten szlak 50-lecia Boguszów Gorc. Boguszowa Gorc, przepraszam. Szczyt jest zalesiony, więc niewiele z niego widać. No ale zobaczymy dalej. Jest jakiś prześwit, więc pewnie coś więcej. Zaraz będzie też wieża widokowa, na którą wyjdziemy. No to. To na pewno coś zobaczymy. Za Dzikowcem Wielkim szlak zielony i niebieski skręcają w prawo,
a my kierujemy się prosto tym rastafariańskim do wieży widokowej. Jesteśmy już przy wieży, a za mną widać górną stację wyciągu narciarskiego, która znajduje się na zboczach Dzikrowca. A my zaraz wchodzimy na górę, zobaczyć piękne widoczki. Wieża przyjemna, spokojnie się na nią wchodzi, więc nawet ci, którzy mają jakieś lęki, no to... Tak jak ja. Tak, nie powinni mieć problemu. No i widoczki też super. Dobrze, że pogoda nam dopisuje. Więc tak. Widzimy kolejne szczyty, które nas niebawem czekają. Chełmiec, Borowa, Waligóra, Stożek. Piękna panorama. Tak. Kolejny element drabiny zdobyty, szczyt Sokółka. To jest szczyt masywu Dzikowca Wielkiego i Lesistej. No i rozpościera się tu bardzo ładna panorama. Była tu wycinka drzew i dzięki temu mamy piękne widoki. Szlak niebieski skręca w lewo na Stachoń, a my kierujemy się w prawo. Mamy do szczytu Wysoka 500 metrów. Tak, na szczyt leży poza szlakiem. Będziemy się tutaj musieli z powrotem wrócić, jak z niego zejdziemy. Dokładnie. Ale jest tabliczka, która pokazuje kierunek na ten szczyt, więc nie pogubimy się. Kolejny szczebelek naszej drabiny, szczyt Wysoka. Teren tutaj fajny, widoki no, takie trochę średnie, bo jest trochę zalesiony szczyt, ale miejsce fajne, miejsce na ognisko przygotowane, jest gdzie jakby co namiot rozbić, więc bardzo fajnie. Nawet my byśmy mogli się tu rozbijać, no ale przed nami jeszcze dzisiaj długa droga. Dopiero tak naprawdę rozpoczęliśmy, więc będziemy szukać później jakichś takich fajnych miejsc na nocleg. Jesteśmy już na kolejnym szczycie, szczyt Stachoń. To kolejny szczyt masywu Dzikowca Wielkiego i Lesistej Wielkiej. Rozpościera się tutaj widok na Góry Kamienne. Niestety widok nie jest zbyt okazały, bo szczyt ten jest dość zalesiony. No ale po drodze były punkty widokowe. Piękne barwy jesieni i mamy ładny widok na Dzikowiec i wieżę, ale tym widać, tam niedawno byliśmy.
Jesteśmy już na Lesistej Wielkiej. Jest to najwyższy szczyt masywu Dzikowca i Lesistej Wielkiej. Niestety dojście tutaj jest utrudnione przez aktualnie panującą wycinkę drewna. Akurat ciężki sprzęt pojechał z częścią drewna, więc troszkę mamy ciszej. No ale niestety widać, ile tego wycięli. Lesista Wielka słynie ze szczelin wiatrowych. Szczeliny te wydobywają charakterystyczne buczenie powstające przez różnicę temperatur. Jeśli pod ziemią jest zimno, a na zewnątrz gorąco, to jest buczenie i odwrotnie, czyli najłatwiej usłyszeć je zimą i gorącym latem. Są one również pomnikiem przyrody, nie prowadzi tam żaden szlak, ale są oznaczenia tabliczek, więc można do nich podejść. No, my akurat dzisiaj nie podejdziemy, ale wspominamy o tej ciekawostce. Zmieniliśmy znaki szlaku na żółte i kierujemy się w stronę Lesistej Małej. Z Lesistej Wielkiej szybkie zejście żółtym szlakiem do Lesistej Małej i przed nami dwa najtrudniejsze podejścia, Stożek i Waligóra. Zeszliśmy już z Lesistej Małej, a za mną mała drabinka na drabinie wałbrzyskiej. 7 stopni, można powiedzieć, że symbolizuje 7 szczytów, które już mamy za sobą. Zostało nam 30. Aktualnie ścieżka się wypłaszczyła, mamy chwilę odpoczynku. Droga, ścieżka poprowadzi nas do Mirosławia Śląskiego. Tam może zahaczymy jakiś sklep, a dalej będziemy się już wspinać na Stożek Wielki. Jak się idzie? Ciężko. Ciężko? O, swoje robi plecak. Dodatkowe ponad 10 kilo. To jest ciężko. Ale już jesteśmy prawie na szczycie Stożka. Tak, jeszcze kawałeczek i mamy finisz tego szczytu. Stożek Wielki zdobyty. No, powiem szczerze, nie jest to może jakaś, nie wiem, ściana płaczu, nie wiadomo jaka, ale jest ciężko, jak widać, musiałem się rozebrać, bo ze mnie kapała, mamy październik, mniej więcej 3 stopnie, para leci z ust, nie widać pewnie tego, ale leci, a jestem cały spocony. Grubo ubrani jesteśmy, zimno tak, dzisiaj. No, powiedzmy, no, już tak na zimowo niby, nie, ale... Ale i tak, jest ciepło. Trochę pokapuje deszcz, ale to raczej nie zapowiadają jakichś mocniejszych deszczy, tylko takie jakieś przelotne. Jutro pochmurnie i pojutrze słoneczko, więc zobaczymy. Miejmy nadzieję, że pogoda się nam nie zepsuje. Także Stożek Wielki za nami, teraz schodzimy. Zobaczymy, jak zejście z niego. No i jakieś tam kilka
lżejszych szczytów. I będziemy zbliżać się do Walii Góry. No, czy teraz podejście będzie pod Kostrzynę? Ono będzie takie ostre. Potem już będzie lżejsze na Walii Góry. Jak już się wespniemy na pewną wysokość. O, i cały czas oscylujemy. 840. Ale cały czas góra, dół, góra, dół. Dokładnie. Takie widoki mamy ze Stróżka. No, kolejny fajny schron. Paręnaście metrów poniżej szczytu. Szkoda, że musimy iść dalej, ale może będą dalej jakieś fajne też miejsca na noc. Po drodze mijamy piękną cerkiew pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Sokołowsku. Dotarliśmy już do najwyższej partii gór kamiennych. Szlak niebieski, który znajduje się za mną, prowadzący znad łąk nad Sokołowskiem do przełęczy Trzech Dolin, gdzie znajduje się PTTK Andrzejówka, najlepiej ukazuje charakter tych gór. Strome doliny również mogą przypominać krajobraz Tatr. A za mną widać ruiny zameczku, który wybudował niejaki doktor Rompler, między innymi dla swoich pacjentów, którzy tutaj chodzili górskimi szlakami i mogli sobie odpocząć. Kiedyś rozpościerał się stąd widok na Sokołowsko i Góry Suche, teraz niestety nic nie widać, bo zarasta je las. Tak, a ten zameczek był wybudowany w XIX wieku. Tak, no i kiedyś nazywano Sokołowsko takim polskim Davos, identyczny jak, prawda, szwajcarski kurort wypoczynkowy. Kolejny szczebel drabiny za nami, Włostowa, ale nie zatrzymujemy się, bo już powoli robi się ciemno, a jeszcze trochę mamy do przejścia. Kilka minut dalej mamy kolejny szczyt Kostrzyna i idziemy dalej.
Jak widzicie, idziemy już z czołówkami. Jest już, można powiedzieć, noc. Kolejny szczebel za nami, Suchawa. Zostało nam 2 km mniej więcej do Wali Góry. No i prawie że pionowe zejście do PTTK. Więc gonimy, bo będzie coraz gorzej. Wali Góra. Drugi raz zdobyta w tym roku. Najwyższy szczyt gór kamiennych. Kto by pomyślał, że po KGP tak szybko się będziemy tutaj wdrapywać. Jak widzicie, jest już noc. Tym bardziej na Wali Górze, bo jest bardzo duże poszycie. Idziemy przy mocnych latarkach, a przed nami jest najgorsze zejście teraz, prawie pionowe. Więc miejmy nadzieję, że obędzie się bez jakichś przygód. Uciekamy i koniec na dzisiaj. Prawdopodobnie nocleg w PTTK-u albo pod PTTK-iem, zależy, czy jest czynny.